Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku i kontynuujemy Wieżę Durlaga. Od razu na wstępie chciałem was poprosić, jeżeli chcecie i możecie, zapraszam do Patronata, czyli do wspierania aktywnego kanału naszego na YouTubie, więc zapraszam, słuchajcie, symboliczna piątka miesięcznie, nie jest dużo, a uwierzcie, że pozwala się utrzymać na przynajmniej w formie rachunków i opłat, jakie trzeba ponieść przy prowadzenie po prostu firmy w związku z YouTube'em, więc dziękuję serdecznie za wszelką waszą dobroć i okazane tutaj właśnie wsparcie. Dobra, mamy tutaj jakiegoś Bajraktara, czyli kogoś tam innego i jesteśmy dalej w Wieży Durlaga. Zobacz, pewnie to jest też kolejny złodziej. Kaszle. Kim jesteście? A, wędrowcy, dom niepodobni. Najlepiej odwróćcie się i idźcie z powrotem. Przyjaciele, to miejsce niezbyt mile traktuje gości. Lepiej być żywym i odejść jak ja. Wyglądasz na rannego. Czy możemy ci jakoś pomóc? A, jeśli posiadacie miksturę leczenia lub podobny czar, byłbym wam bardzo wdzięczny. Kiedy tu wracałem, dostałem strzałą w gardło i nie czuję się najlepiej. Strzał. Wyobraźmy sobie, że kogoś ma strzałę w gardle. Strzałką w ogóle nie czuję się najlepiej. Mam dla was przestrogę. Jeśli zamierzacie zejść w dół, miejcie się na baczności. To miejsce załatwi was na cacy, jeśli choćby się potkniecie. Mówisz, jakbyś się bał. Jakbyś jesteśmy ulepieni z lepszej gliny, nie boimy się tego, co tam przed nami stoi. Skoro tam się czai, zginie u mych stóp, tak jak wszystko inne przedtem. Potrafimy sobie nieźle radzić i niezależnie od tego, jakiego mamy przeciwnika. Nie tak łatwo nas zniechęci. Jesteśmy dobrze przygotowani na pułapki, a w przeszłości wiele potworów wprawiliśmy na tamten świat. Jeśli przeżyjecie wystarczająco długo, by zmierzyć się ze stworami, które się tu zadomowiły, to możecie się uważać za szczęśliwców. Tutaj nawet ściany zmawiają się, by nie przepuścić was dalej. Pułapki wystawione na próbę jedną waszą zręczność, ale to nie jest miejsce, gdzie się wchodzi na rymbo. Durlak to był chory, naprawdę chory osobnik. Mówię wam, on nie chciał jedynie przeszkodzić tym, którzy tu wejdą, on chciał ich wszystkich zabić. Jasne, są tu pułapki uruchamiające dźwiękiem, linką czy stąpnięciem, ale są jeszcze próby. Próby, które stworzył, żeby odróżnić wrogów od przyjaciół. Przyda wam się coś więcej niż tylko zręczne palce, jeśli chcecie uniknąć tego, co tam czeka. Niektóre pułapki nie pozwalają na drugie podejście. Trzeba więc być uważnym, bo inaczej bez wątpienia spotka was śmierć. Jesteś całkiem pewny, że to miejsce jest niebezpieczne. Skąd ta pewność i dlaczego opuściłeś swoich towarzyszy? Nie opuściłem moich towarzyszy. Może i są młodzi, ale wystarczająco dojrzali, by podejmować własne decyzje. Nie będę niańczył nikogo, kto potrafi już unieść miecz w swej obronie. Widzisz ryzyko, a jeśli oni chcą iść dalej, to sami zdecydują o własnym losie. Ja tam sobie myślę, że lepiej jest żyć. To miejsce znaczy śmierć. Czuć się w powietrzu przenika do waszych ubrań. Ci moi kompani pytali się na bogów, co to za smród, a ja im na to. Tak cuchnie śmierć, obywatele. Fajny dialog. A więc wieża jest pełna pułapek i biegając po niej potworów. To przypomina każdy inny loch, w którym byliśmy. Nie zobaczyłem nic, co kazałoby mi myśleć inaczej. Jeszcze mniej powodów macie, by wierzyć, że tam nie jest tak groźnie, jak mówię. To jakaś. Jest jakaś przyczyna ku temu, że nikt nie zbadał dokładnie tego miejsca przez ponad 1000 lat. Słyszeliście już tę opowieść? Inaczej by was tu nie było. Durlak był obłąkany. Załamał się po śmierci tych, którzy go otaczali. To miejsce pokazuje, co się z nim stało, a on sam zdaje się wymagać, co byś go zrozumiał, zanim pozwolić przejść. Miejsce to nie jest ruiną, czy czas go dotyka. Pomyślano je tak, by
obcych trzymać z dala lub ich zabić. Nawet najzwyklejsze drzwi wydają się zamknięte za pomocą kamieni strażniczych. Jeśli chcecie tu przejść, wejść, nastawcie się na to, że albo odniesiecie sukces, albo zginiecie. Ach, ja tu wam wykład robię, a to wasze życie i zrobicie z nimi co chcecie. Muszę już iść. Powodzenia. Szczęście wam życzę. Okej. Okay. Zaczęliśmy dopiero badania, spotkaliśmy mężczyznę, opuścić go. Okej, no dobrze. Trochę żeśmy tutaj w takim razie pozwiedzali. Myślę, że na tym poziomie akurat nie będzie zbyt dużo pułapek lub innego tałataństwa, które mogłoby nam specjalnie zaszkodzić. Będzie niżej. Tak, niżej się zacznie już zabawa, moi drodzy. Zatem sprawdźmy sobie jeszcze, dokąd to prowadzi. Się zastanawiam. O, oh, hello. Od razu gaz na dzień dobry. I kolejny. A szybko poszło. Myślę, że w tym tempie to przebijemy się przez nich błyskawicznie. Zamknięte, co? To są pewnie wrota, ewentualnie coś, co będzie prawdopodobnie je otwierać. Sprawdźmy, czy to nie jest przypadkiem pułapka. Safe. A przy okazji. Coś masz na sobie i pewnie jest to jakaś klątwa mdłości. Te. Czy mdłości mogą zostać usunięte przez spowolnienie trucizny? Nie, mdłości nie zostaną usunięte przez spowolnienie trucizny. To jakaś choroba chyba. Może to się. No właśnie chciałem zobaczyć, czy będzie pułapka, nie? To zobaczyłem, ale mam jakiś pierścień magiczny, cudownie. Zobaczmy, co my tu mamy, identyfikujnie się. To, skórzna zbroja plus jeden, jak najbardziej. Coraz więcej fantów mamy, słuchajcie. Co to jest? Lustrzane odbicie, mamy takie zaklęcie, to nie będziemy nawet się specjalnie tym borykać. Natomiast zmienimy księgę zaklęć do jednej identyfikacji i robimy sobie tak. Dobra, przy okazji save plus odpoczynek. Pięknie. I od razu mdłości się uspokoiły. Cudownie. Małe, wiecie, chrapki z żołądkiem i tak dalej. Pierścień książąt plus jeden. Klasa pancerza, rzuty obronne. Ten pierścień i kilka jemu podobnych wykonano po to, by chronił synów króla Castera de Versa. Nie wiadomo jednak, kto nasączył je magią. Historyczne zapiski mówią, iż pierścień zostały w rodzinie przez co najmniej 30 pokoleń, a ich liczba powoli malała, aż w końcu został tylko jeden. Wielu winni za to wrogość pomiędzy królem i rodem twórców pierścienia. Ale to mogłoby być całkiem sensowne. Dajmy radę. A, ty masz pierścień książąt, tak? A ja? Jakie mam pierścienie? Pierścień książąt, Mińsk. Ty nie masz Mińsk, żadnych pierścieni. Ale Mińsk chyba nawet nie będzie mógł tego założyć, no właśnie. Wiesz, co my tu mamy? Rzuty obronne, to mamy takie buty. Kalit, pierścień książąt, akurat plus jeden. Mamy pewnie obrońcę, no właśnie. Chociaż patrzę. Nie, niemożliwe. Tutaj w zasadzie nie widzę nic ciekawego, co można by. To może będzie słuchać i działać na niej. W razie lepiej. Się przynajmniej wydaje, gdzie ten pierścień książąt posiałem. Imłen. Już, dobra, będzie na sprzedaż w takim razie. Nie jesteśmy w stanie go, słuchajcie, sobie zaadaptować. Niestety. Wyjdźmy stąd i pójdziemy teraz tu w dół. Pytanie, gdzie się schodzi do wieży. Nie jestem pewien, czy to nie są przypadkiem drzwi dalej. Gdzie sobie zbadamy. Czego? Tak, Imoen. Weź podkrywać ten fanty. Cudownie. Za ile byś miał poziom? Już niedługo, słuchajcie, to już nie jest tak w takim razie daleko. Mi się wydaje, że wieża Durlaga będzie wymagała od nas zejścia tu. No właśnie. Dzień dobry, witamy. Ok, ustawmy się jakoś sensowniej i ruszamy w tę mroczną podróż. Dokładnie.
Tak? Co chcesz, bym zrobił? Jeśli nalegacie... No, tak to się właśnie kończy, jak idę zbyt szybko. Bardzo dobrze. Dobra, dobra. Równy z ciebie gość. Znikam. Pokaż mi tą pułapkę. Kurwa! Równy z ciebie gość. To chce trochę. Dobra zbroja i mocna stal. Weź tego. Zakres wykrywania jest tak niski. No, obserwuj, obserwuj otoczenie. Dziękuję. Naprawdę ci 1 200 000 pułapek. W zasadzie chyba najpierw będę w nie wpadać, a dopiero później, słuchajcie, zacznę, bo to są... O, to już jest większa lokacja przynajmniej. Dopiero później zacznę jakoś faktycznie je strażnik. No dobra. Co chcesz, bym zrobił? Idziemy teraz sobie tędy. Ten strażnik prawdopodobnie do końca człowiekiem już nie jest. Pająk upiór. Zobaczmy sobie tak. Wasza wola? Jup. Zaboległy. Do widzenia. 1400. Ładnie. Dobra, dobra. Pogadajmy z tym upiorem. Przy okazji ty dalej wykrywasz oczywiście wszystkie rzeczy. I tu coś jest, słuchajcie, jakieś zejście. Dobra, dobra. Kim jest owy strażnik? Mamy trochę strzał. No, zwykłe też weźmiemy. Rozdamy je chociażby Kalidowi. Mikstura heroizmu. Dobra rzecz. Tak, do Kalida. Do Kalida pierścienie. Znaczy wszelkie kamienie. Strzała ukąszeń Jaheira. Co chcesz, bym zrobił? Dobra, zobaczmy, dobra. Kim są ci strażnicy. Mamy ukryte drzwi. Cudownie. Jestem z gumą wojownika. W ciemności jego duszy wnikam. Dygoczę i płaczę przeze mnie, na kolana rzucony. Lecz wciąż śpię. Obudź mnie. Ukazała nam się jakaś dziwna zjawa, to co mam nam do powiedzenia. Czterech strażników. Okazała nam się jakaś dziwna zjawa, to co mam do powiedzenia. Jestem z gumą wojownika w cieniu jego duszy wnika. Dygoczę i płacze przeze mnie. Na kolana rzucony. Ręki podnieść niezdolny. Fajnie, że wszystkich nie muszę sprawdzać. Ręki podnieść niezdolny dla swej własnej obrony. Lecz wciąż śpię. Obudź mnie. Musimy minąć tych czterech strażników, żeby zejść piętro niżej. Sądzę, że jeden z nich ma kamień strażniczy potrzebny do uruchomienia tej windy, którą strzegą. Ciekawie, co obudzi tego strażnika. Może jakieś dźwięki głośne, jak uderzenie w bęben lub gonga. Może coś zupełnie innego. Muszę się nad tym zastanowić, jeśli chcę iść dalej. Dobra, będzie trzeba sprawdzić w takim razie, co jest w ogóle w tej okolicy. Mamy przynajmniej... Ja sobie, słuchajcie, wyślę Imuen. Myślę, że wysłanie jej będzie najsensowniejszym posunięciem. Otwarta rana w ciele matki ziemi. No i co? Dobra, kolejne wrota. Do zapisu. Fuck! Jezus, jak ja się przestraszyłem. Na litość boską. Serio. Nie rób tak więcej. No już tak się przestraszyłem, słuchajcie, tak mi ryknęło do słuchawek, a pewnie wy teraz razem ze mną, bo się nie spodziewaliście tego. I pięknie. Otwarta rana w ciele matki ziemi. Zatkałabym ją, gdybym miała dostateczną moc. Bardzo dobrze. Chcę sprawdzić tutaj co najwyższe okolice, słuchajcie. Pójdziemy dookoła. O, proszę, kolejne. Mam jakiś stajny schowek. Sprawdzimy go sobie na 100%. Co to jest? Trzonek młotka. O, to nam się przyda. Mikstura leczenia tak samo. I proszę, proszę. Co to jest? Jakiś schowek, różdżka, antidotum, mikstura percepcji, mikstura izolacji, mikstura odporności na ogień. Dużo dobrych fantów.
Chowamy sobie mikstury. Pojemnik jest pełen. Część będzie trzeba w takim razie już pochować. Jeżeli część możemy też pochować w ten sposób. Identyfikuj różdżkę. Nie zidentyfikujesz, szkoda. A zwoje dasz radę? Wołaliście mnie? Nope. I też nope. Wasza wola? Niby można, a zobaczcie, ile tu trupów jest. Urocza, nie? Dobra, pójdziemy na razie za Imuen. Wieża Durlaga ma niesamowity klimat. Równy z ciebie gotnikam. Szybciej! Bardzo dobrze. Czego? Weź tego! O! Golem. Miło. Co chcesz, bym zrobił? Nie był trudnym przeciwnikiem. Teraz sobie otworzymy te wrota i zobaczmy, co jest wewnątrz. Tylko się ustawmy tak, może, żeby, wiecie, dało się odpowiedzieć na przeciwników, którzy potencjalnie mogliby nadejść stamtąd. Wiesz, może jeszcze jakieś lekkie leczenie. Jeszcze raz. Mnie to nie obchodzi. Weź tego. Cała masa maszynerii różnego rodzaju. Wygląda wręcz jak steampunk. Troszeczkę, wiecie, chociażby Arcanum. Przypowieść o magii, nie, o magii i maszynach. Była taka zajebista gra, jedna z którą chciałem kiedyś nagrać, ale niestety to jest jedna z tych gier, których wiecznie się obawiam. Trochę kiedyś jak Baldura. O! Przeszłaś i nawet tego nie uruchomiłaś. Jak miło. Ale jak mówiłem wam, tutaj będzie... Po prostu, o Boże, szkielet. Tutaj to będzie tego miliony. Szybciej, jeśli nalegacie, tego. Co chcesz, bym zrobił? Za słuszną sprawę zawsze się za nią opowiadam. Szkielety wojownicy, dość mocni jak na... Powiedzmy, takie pierdolety. Potrzebujecie szybciej, co chcesz, bym zrobił? Nie wyjdziesz. Zawsze się za nią opowiadam. Za to miał... Zwykły hełm. No, ładniejszy niż nasz poprzedni. Prawdopodobnie będziesz mogła zidentyfikować ten miecz od razu? Nie, nie będziesz mogła. No to... Kurczę, nie chcesz, byś go dźwigała. Ja go na razie dam Mińskowi, tylko Mińsk ma za tutaj zagracone wszystko. Inaczej sobie porobimy Jaheiro. Bardzo cię proszę, weź te lżejsze rzeczy. Ja się boję, że nawet nie dam rady, słuchajcie, tego wszystkiego trzymać. Ewentualnie naszyjniki, srebrne naszyjniki, takie na miny może powywalam, żeby mieć miejsce w ekwipunku na cięższe panty. A o tym będziemy myśleć później. No i przede wszystkim chciałem tobie dać coś ciekawego, więc zrobimy jeszcze tak. Tu masz ten brzydki hełm, to ci na razie wyrzucimy. To będzie ładniejszy. Fajnie będzie z nim wyglądać. No. Oczywiście. Taki bardziej klimatyczny, moim zdaniem. Bardzo dobrze. O, przejdźmy tędy. I widzę... Słuchajcie, widzę chyba tonę złota. Ale obawiam się, że to złoto będzie przeklęte. Chociaż dziwny klucz mamy. Mikstura sił lodowego olbrzyma bierzemy. Perłowy naszyjnik. Nie no, sporo fantów. Błyszczący, Beirulit. Mnóstwo złota, strzały. Pukę też spróbujmy zidentyfikować. Takie mała tarcza. Do Mińska. Teraz identyfikuj strzały. Nie możesz. U, coś nowego. Bełty mnie nie interesują, nie mam nikogo z kuszą. Ale powiedzmy...
No, to by się przydało akurat. Jeszcze więcej kamyków. Pociski plus 2. A ty nie miałeś przypadkiem na sobie tych pocisków? Aż tej strzały nie mogę, to jestem zdziwiony. Raz. Co to jest? Strzałka. To, że to tak długo trwa, ale muszę sobie ich wszystkie tutaj porozdzielać, te strzały. Strzały lodowe. Ty możesz je nosić, bo ty masz strzały lodowe. Super. Strzały ogniste idą do Kalida z kolei. Tak, to pójdzie do mnie. Tak. Czy to możemy wywalić? Super. Kalid, weź więcej biżuterii. Ja bym wziął klucz. No już mamy w zasadzie 3 ekwipunki, słuchajcie, zawalone totalnie. Miksturę sił lodowego olbrzyma to schowamy, bo prawdopodobnie mam już coś takiego. Nie mam! Interesująco. No w zasadzie mogę antidotum wyrzucić, bo mam mnóstwo zaklęć zwalczających truciznę. Nie będzie żaden problem. Ewentualnie... Te pierścienie, które złoty pierścień, czy chociażby pierścień tańczącego płomienia, to nie daje aż tak dużo, wbrew pozorom. Co, moglibyśmy jeszcze dół sprawdzić, ale już jak jesteśmy, słuchajcie, na tej pozycji, to pójdziemy tędy dalej. Dobra, dokąd mnie to zaprowadzi? Kolejna komnata i następne pułapki. Ogłupienie, mikstury. Będę sobie odpuszczał jakaś zbroja. Weźmiemy też strzałę. Tak, to do ciebie. A za daleko jesteś, co? Jup. Też nie zidentyfikujesz tego. Będziesz trzeba na górę wyjść. Tak mi się wydaje. U. Co? Włącznik maszyny. Okej. Zbroja. Też nie dam tego nikomu już niestety, bo nie mam miejsca, słuchajcie. To jest niesamowite. Zaczyna mi się strasznie zawalać ekwipunek. Mam za dużo czegokolwiek. Co to jest za mikstura? Miks jest zdrowia. To powinienem mógł włożyć sobie do torby. Też nie. Zbroja płytowa. Wiecie co, wejdźmy sobie tutaj do pomieszczenia, postaramy się tutaj odpocząć przy okazji, bo można by też sprawdzić właśnie ten korytarz na dole. Dobrze, jeśli się wam powiedzie. To chcę trochę, co chcesz, bym zrobił. I teraz tak, musimy zmniejszyć ilość zaklęć, strzał, weźmiemy identyfikację. Próbujmy odpocząć, ale dzięki temu będę mógł przynajmniej sobie odnowić tutaj rzeczy. Star, praktyczny obrońca, plus 3, wow. Nieustannie podróżując, poszukiwacz przygód nie mógłby zapewne życzyć sobie lepszej zbroi. Ten pancerz specjalnie i za wielkie pieniądze zamówiony przez Bolhura Grzmiącego Topora był jego ulubionym, chociaż nie najbardziej ozdobnym. Niezwykle praktyczny Bolhur zażądał zbroi, która dawałaby znakomitą ochronę, jednocześnie jak najmniej go krępowała. Przez krępowanie zrozumiał nie tylko ograniczenia ruchu czy wagę. Jako idealna zbroja miał wytrzymać trudy podróży,
Trud podróżni wymagające ciągłego oczyszczenia i konserwacji. Nie znaczy to wcale, że Boluchur, grzmiąc topór, zaniedbał swoje zbroje, gdybym to twierdzenie mocno przesadzone, ale surowy reżim plucia i polerowania wymagany przy jaśnie pańskich zbrojach był bardzo odległy jego naturze. Po złoty i ozdóbki pełnych zbroi płytowych niech służą królom i głowom państwa. Pracujące krasnoludy bardziej cenią praktyczność niż piękny wygląd. Klasa pancerza minus 3 przeciw bronią sieczną. Wow, minus to znaczy, że jeszcze lepsze od 0. Słuchajcie, jest chyba jedna z najlepszych zbroi, jaką do tej pory mieliśmy. Mam pewien pomysł, wiecie? Ja powyrąbuję po prostu wszystkie te kamienie, pierścienie dodatkowe. Bo my i tak mamy w brud pieniędzy, to już nie będzie mi potrzebne. Ja wiem, że się obłowię, ale ja się wolę, słuchajcie, obłowić na rzeczach takich jak chociażby właśnie zbroje i rzeczy, które nadają się do identyfikacji, można sprzedać później. Natomiast no, te wszystkie pierdolety, no to na razie zostawię sobie, wszystkie pierdolety już nie będzie mi za bardzo potrzebne. Zostawimy sobie te wszystkie magiczne, co sprzedamy. No, tak samo tutaj. Szafir gwiaździsty, perła. Pierścionki możemy spokojnie powywalać. Co najwyżej kamienie szlachetne mogę pozbierać, słuchajcie, bo one się stakują. Zrobimy tak. Bo w innym przypadku po prostu jest mi szkoda tego wszystkiego. Mikstura ognistego oddechu niech zostanie. No i te różdżki. Różdżka magicznych pocisków idzie do Imuen. Historia idzie do mnie. Zbroja geniusz niech zostanie. Zbroja na pewno idzie do Mińska. Teraz tak, identyfikuj to. Różdżka przywołania potwora na sprzedaż. Ochrony przed elektrycznością można schować. Przed kwasem też. Strzała plus 2. Imoen chyba z niej korzystała jakoś specjalnie. Resztkę strzał też możemy wyrzucić, żeby nie tracić w ekwipunku miejsca. Ostatnie strzały. To już nic więcej nie zrobię. Potrzebuję znowu odpocząć. Tego się też pozbędziemy. Olej wściekłego płomienia założymy sobie tutaj. Albo różdżkę niebios możemy nawet założyć. Chociaż to jest za ciężkie wszystko dla ciebie, widzę. Tu oddamy. Tutaj też. Strzały, ukąszeń. To pójdzie do Kalida. On będzie kolekcjonował wszystkie kamienie. On naprawdę niewiele może nosić, wiecie? Przydałby się trochę więcej siły. Ta różdżka jest... Ona jest strasznie ciężka? Nie, ona w ogóle nie jest ciężka. Zwoje idą w dół, to idzie do mnie na górę. Pocisk plus 2. Dołączymy do tego. No i tu z tym na razie nic nie zrobię, ale mam przynajmniej jeszcze różdżki. Świetnie. Okej, i czymś takim jestem już zadowolony. Sprawdźmy dół. Ewentualnie prześpimy jeszcze chwilę i zostaniemy zaatakowani na plecach oczywiście całą zgrają potworów. Nie mam do tego serca. Wy wskażecie, ja uderzę. Mińsk, czemu ty walisz? Siecznie. Zawsze się za nią opowiadam. Dobra, dziękuję serdecznie.
Czy ty masz uzregenerowane zaklęcie? Nope. Oczywiście, że nie. Prawdopodobnie jeszcze jeden raz. To save. Dziękuję. I się udało. Pięknie. To co? Identyfikacja, czar, strzała wybuchowa. Dobra, Jaheira ma, słuchajcie, w sumie jest najwolniejsza z nich wszystkich, ale ona nie potrzebuje aż takiego wielkiego, nie wiem, no, wielkiej szans na poruszanie się. Okej, oh, hey, aż truciznę na sobie, zdejmijcie go. Spowolnienie trucizny, tu. Teraz wszyscy bez ciebie. Do ataku na golema. Szybko go to zaczął zdejmować. Nie wiem, czy widzicie. Leczenie. I na niego. Plus ja też mogę na niego rzucić jeszcze leczenie. Bo mi się to odnawia bardzo szybko. Wasza wola? Bardzo dobrze. Serio? Kolejne szkielety? Ja zaraz coś czuję, że słuchajcie, wpakuje się w jakąś pułapkę. Ja już to widzę. Oczami wyobraźni po prostu, ale to widzę. Szkielety są odporne na magię, niż widzicie. Jesus fucking Christ. Jaki mocny był. Dobra, bierzemy jego miecz. Pewnie będzie to w dwuręcznym, jest plus jeden. Dziękuję. Oburęczym jest plus jeden, no właśnie. Do Mińska. I teraz ten sobie, słuchajcie, też zidentyfikujemy. Takie rzeczy chętnie będę zbierać. Natomiast wszystkie pozostałe? Już raczej nie. Więc tak, tu byliśmy. Zostaje nam jeszcze przejść tędy i w drugą stronę. Z tego co kojarzę, to Viola Durlaga będzie chyba zabierała nawet ze 4, jak nie 5 takich poziomów do zwiedzania. Więc spędzimy bardzo dużo czasu, co najmniej kilka odcinków. Czego? Dobra, bierzemy Imuen. Co to jest? O, galereta. Spoko. Damy radę ją spulować? Damy radę. Mhm. Masz, słuchaj, piękną teraz możliwość pizgnięcia kulą ognia. O, okej. Okay. Myślałem, że pójdzie lepiej. To jest totalnie niewrażliwe na magię. Imuen, teraz w dół. Sprawdźmy, co to jest za maszyneria tutaj. Otwarta rana w ciele Matki Ziemi. Zatkałabym ją, gdybym miała dostateczną moc. Ja po prostu nie wierzę. Jest tyle innych miejsc, w których wolałbym się znaleźć. Mówi ci ktoś, że marudzisz? Co my tu mamy? Historia Dambradha. Historia dla was w takim razie. Taka długa. Sakra. Mamy najdłuższa do tej pory księga. My tu dalej mamy. Weźmiemy eliksir zdrowia, winogrona, kilka winogron owoce lśnią jakimś dziwnym blaskiem, wiecie co, weźmiemy je na wszelki wypadek. Dominacja umysłowa również. Dwie rzeczy, które można by zidentyfikować. Te winogrona pójdą do mnie, bo ja nie wiem co to jest i może się to do czegoś przyda. Tak, proces plus jeden na sprzedaż i pociski plus dwa. Po prostu na wyposażenie. Nice. Czym mogę pomóc? Wchodzimy znowu w tryb wyszukiwania i zobaczymy, dokąd tak naprawdę dalej będziemy mogli pójść, bo... No poważnie. Uhuhuhu. Zatrzymałem po prostu, słuchajcie, idealnie. Ale tu jest totalnie dużo trupów. Wszędzie.
Identyfikacja, zniszczę miecz, ale kamyki mamy też. Krwawnik weźmiemy. Kolejny tajny wrota. To mi da po prostu dojście w drugie miejsce. Pytanie tylko, czy tu będzie na przykład gdzieś pułapka po drodze. Co chcesz, bym zrobił? Bardzo dobrze. Nie wypaść tego. Dobra, Imoen, oddaj proszę identyfikację tu, krwawnik do Kalida, kamyki też mogą być do niej. Równy z ciebie gość. I znowu save, plus ruszamy dalej, plus mamy szkielet, wojownik już się rzuca. Diament mieczoburęczny. Niezły łup. Nie masz miejsca, co? To Jaheira. Identyfikuj. Czar. Mieczoburęczny. Też nie masz miejsca. Będzie naprawdę będziemy musieli się za chwilę stąd zabrać, bo nie jestem w stanie już przechowywać żadnych dodatkowych mantów. Sprawdzę to piętro prawdopodobnie i wrócę posprzedawać na zewnątrz. Szkoda tylko, że nie ma jakiegoś zaklęcia, które umożliwiałoby chociażby teleport. W szybkim tempie do innej lokacji. Pierścień z rubinem, olej szybkości. Czemu muzyka mi cały czas taka bitewna gra? Się przycięło. Przy okazji, znowu strzały, że zarządzania tym ekwipunkiem jest tak dużo. Strzała plus 2, to idzie do Kalida, tylko Kalid nie ma wolnego miejsca nawet na ekwipunek. Zróbmy tak, to sobie odłożymy na razie tu, połączmy je. No poważnie. Ja pierdzielę. Nie, właśnie tego chciał uniknąć, ale spoko. Tutaj muzykę wyłączyłem. I odnowiło mi się zaklęcie identyfikacji. Duma Durlaga. O! Duma Durlaga to jest pojemnik krasnoludzkiego bohatera Durlaga. Miecz, który został osadzony w kamieniu, a jego wyjęcie jest niemożliwe. Zło czai się za każdym rogiem. Uważajcie. No, wierzę. Czemu ty nie masz wykrywania pułapek na litość boską? Szybciej, jeśli nalegacie. Idziemy sobie wyżej, w ten sposób. I kolejne tajne drzwi. Widzicie już skomplikowanie tego poziomu. Jest olbrzymi. Ta grupa jest wyjątkowo obiecująca. Na lewo. Wow. To albo wygląda jak wielki skarbiec, albo jak jakieś miejsce szalonych eksperymentów. Toporek, mikstury możemy zabrać. W zasadzie nic więcej tutaj nie ma ciekawego, to wrócimy teraz i pójdziemy w tym korytarzem, a ewentualnie, słuchajcie, sprawdźmy no przede wszystkim tą Dumę Durlaga. A bo to jest taki wielki miecz. O, takie buty. Nie wydaje, że to powinno być jakieś przejście. Jest jakieś przejście. Aha, i możemy sobie otworzyć. Okej. Okay. Nie, no faktycznie, mamy do czynienia, słuchajcie, z de facto z szaleńcem, który budował tutaj bez opamiętania różnego rodzaju schowki, skrytki i tak dalej. Co chcesz, bym zrobił? Reszta dywizji. Ta? Znikam. Ale żyje.
mnie to nie obchodzi. Sługa nie też nie. Ważne, żebyś po prostu psyzyła. Sysunia. Jeszcze raz. Równy z ciebie gość. Mhm, uroczy. Szybcie. Dobra, dobra. Zaboległy chce tyle, ile mogę. Za słuszną sprawę. Chcesz, bym zrobił. Zawsze się za nią opowiadam. Zdechło? Zdechło. Całe szczęście. Dobra, wejdźmy do środka już tego pomieszczenia. Miejmy nadzieję, że na samym środku nie będzie żadnych niespodzianek. Czego? No i ponownie, wyszukiwanie. Mamy od razu ukryte drzwi. I Moen jest najlepszą chyba, słuchajcie, odkrywczynią wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści drzwi. Wszędzie znajdzie drzwi. Tu na lewo. What the fuck? Tu na lewo drzwi, na prawo drzwi i generalnie przyswoi mnie. Brak komentarza. Okej, okay, kamyki weźmiemy, więcej mikstur. To też weźmiemy. Przy okazji, tu będzie tak, to idzie tu, ciebie. Uzupełnimy sobie kamyki plus 2. Bełt plus 1 to mnie zupełnie nie interesuje. I ogniste strzały do Kalida. Zobaczcie, praktycznie mi nie ubywa tych strzał i to mnie cieszy. Ale przy okazji, to słuchajcie, wiecie co, skoro mamy tak dużo tych mikstur, to ich sobie chętnie poużywam. Bo tak nie mam co z nimi robić. A są ekstremalnie ciężkie. No widzicie, każda z tych mikstur po prostu trochę waży. Cudownie. Oj, dalej jest przyciążona maksymalnie. No dobra, to w takim razie to oddajemy może mi. Też dla mnie to też będzie dość ciężkie. Trzeba będzie też pójść i posprzedawać część z tych mikstur. Bo serio, one nie są potrzebne mi w ogóle. Jeszcze się bardziej rozwidla, no nie wierzę. Dobra, do środka. I trzy pułapki w jednym pokoju. Czajcie to? Trzy jebane pułapki. Zanim ktoś wejdzie we wszystko. Sejmitar, pawęż, unieruchomienie potwora weźmiemy. Strzały, bełt nie interesują mnie to. Lustra percepcji, na wszelki wypadek. Niech będzie kwasówka, mikstura złodziejskiego mistrzostwa, wchłaniania. Wiecie co, na razie to ja w zasadzie nie używam właśnie żadnych z tych mikstur. I to mnie trochę boli. Strzała kwasowa, od razu do tu. I strzała lodowa, to na spokojnie do niej. Jeszcze więcej. Plus 2. Jaś ty? Nie. Kalid. A to jest strzała plus 2, to jest strzała plus 1. Okej. Okay. Dobra, zasadnicza różnica istnieje. Teraz kamyki znowu. Pociski plus 2. Jaheira. Łączymy. I ponownie. Zwój na razie tutaj. Dziwnie. To wszystko dziwnie wygląda, jak miałbym być szczery. Kusza, pocisk weźmiemy. To są chyba bełty znowu. No właśnie, bełt plus 1, to dziękuję. Pocisk plus 1,
Jaheira albo ty. I strzała kwasowa Jaheira. Nie możesz? No to ty ją załóż, ale korzystaj na razie z tych. Jeszcze więcej. Sorry, już taką po prostu tutaj roszadę robię pomiędzy tymi wszystkimi miejscami, że trochę mi to już przysparza problemów logistycznych. Dobra, idziemy do głównego holu. Zostaniemy na sam koniec, słuchajcie, odcinka, zbadamy ten korytarz. Jest bardzo możliwe, że tutaj będzie znajdowały się jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. I jak musimy rozwiązać zagadkę i tak. O, pajączek tu jest z kolei. Idealnie wskoczył. Pomiędzy młota kawadła. Zostań w tym miejscu, dojdę do ciebie. Księga, historia Gondegala, zaginionego króla. Również historia dla was, na zatrzymanie sobie odcinka. I absolutnie nic ciekawego poza tym. Strzała kwasowa, dołączymy. Dobrze, jeśli się wam powiedzi. To się jeszcze ciągnie dalej. O, no pułapek w piździet. Co to mamy? Historia ostatniego wędrówki olbrzymów. Nowy dla was historia. I historia smoczego wybrzeża. Tutaj natomiast mamy historię siły zgrzowego olbrzyma, weźmiemy. Mniejszy klosz niewrażliwości, przywołanie potwora, nie będzie potrzebne, ale historia, to już było. I historia drołów, drugi tom. Podejdźcie bliżej. Serio, muszę wyczyścić i prawdopodobnie zrobię to poza kamerą. Albo się udam do Beregostu, albo udam się bezpośrednio do tego handlarza, który znajduje się przed wieżą Durlaga, bo w innym przypadku raczej nie ma po prostu możliwości kupienia czegokolwiek innego, albo nie wiem, zagospodarowania. Mamy za dużo tych pierdów wszystkich tutaj. Więc postaram się jeszcze w tym odcinku, słuchajcie, do końca zbadać całe to piętro. Większy sobowtórniak, pełne zdrowie, ho. Ja ci już dziękuję bardzo. Takie piękne susie. Od razu kulą ognia go pisnie, jak tam tylko będzie miał szansę. Wkrycie się w cieniu. Dejna, czy mogłabyś tam podejść? Piznąć tego gościa po prostu. O to chodziło. Do tyłu. Wow, jaki on ma speed po prostu. Zrobiłam co mogłam. Troszeczkę zimna. Niedobrze mi. No, zaraz zginie mi. No jak się na nią rzucił, no nie wierzę. Co chcesz, bym zrobił? No to inaczej robimy. Po prostu wbijamy do niego, słuchajcie, na strzale ewentualnie. Tylko ja biorę go na klatę i tyle. Bo ja z nim dam radę. Dobra. Boże, ile tego tu jest? To chcę trochę. Wołaliście mnie.
Z tych różek trzeba troszeczkę już pokorzystać. Zróbmy sobie tą moc coś tam. Dobra, Mińsk mi zaropadnie. Eliksir zdrowia, bierz. Cztery są powtórniaki, Boże drogi. To był jeden. Nie, niemożliwe. Cztery były, słuchajcie. Wow. Złoty naszyjnik, ognista strzała, plus jakaś wróżczka, której i tak nie wezmę. Wróżka zimna. No coś podobnego mamy. Korzystam cały czas właśnie. Imoen, wejdź proszę do przodu i zacznij... O, Jezus Maria, kolejne pułapki. No, czy to by było dziwne, gdyby tu nie było pułapek? W tej lokacji. Zwój plus księgi. Historia Kalimshanu. Trochę denerwuje mnie ta zaczynająca się muzyka w tym miejscu. I historia Kormyru. O Kormyrze kiedyś wam opowiadałem już. Główka młotka. O, to będzie nam potrzebne. Historia Drow 1. Niewielkie... przepraszam bardzo, to jest pierwsza część, a już drugą zbadaliśmy. Wiecie co? Mamy tak, mamy teraz wszystkie elementy potrzebne do zrobienia chyba młotka. Zróbmy... Imuen, oddaj mi proszę to. Teraz pytanie, czy ja mogę go jakoś, nie wiem, połączyć albo coś w tym rodzaju? Główka młotka. Trzonek, no, główkę na trzonek na przykład. Mamy klucz, mamy cztery itemy i cztery krasnoludów. Teraz prawdopodobnie będzie trzeba ich jakoś sobie tutaj połączyć. Bo zbadaliśmy na tym piętrze absolutnie wszystko, ale zanim zejdziemy niżej, to prawdopodobnie ja rozwiążę zagadkę, znaczy najpierw musimy też odpocząć, ale rozwiążę zagadkę, później udam się na górę z całą ekipą, wyjdę z wieży, żeby posprzedawać fanty. Wciąż śpię. Jestem zgubą. Obudź mnie. Zamknięte. Tam się jakieś dziwna zjawa, to co miała do powiedzenia. Odgadliście zagadkę, jest jak skąpstwo. Przyniosę wam zgubę, a w tym przeklętym miejscu. Coś w zasadzie kliknąłem, słuchajcie, nawet nie wiem o co chodzi. Marion był wydumny z naszego postępu. Więc jednego odblokowaliśmy. Jeszcze raz. Nie uczciliście moich czynów. Czekajcie, to ja... Dajcie... Lecz pragnę więcej. Dajcie mi słodkiego karmazynowego napoju śmiechu i namiętności. Wina chcesz? Nie wiem za bardzo, o co tu chodzi. Dobra, tak czy siak będziemy, słuchajcie, kończyć materiał. Idę posprzedawać fanty. Zostawię sobie te przedmioty, które miałem specjalnie do tych questów, ale prawdopodobnie któryś z nich chce po prostu określone rzeczy, żebyśmy mieli w ekwipunku. Zatem będę musiał to rozgryźć, albo po prostu zajrzę do poradnika, nie będę się za bardzo co męczyć. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Dzięki za uwagę, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam patronata i zapraszam też
moi drodzy, do Instant Gaming, czyli oficjalnego sponsora naszego kanału. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, hej, pa, pa. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.